Dzień dobry. Sezon na huragany trwa w najlepsze, a do nas dochodzą informacje o kolejnym żywiole pustoszącym okolice zwrotnikowe. Huragan Dorian, w momencie kiedy nagrywam dla Was ten materiał, zbliża się do terytorium Stanów Zjednoczonych. Florydę najprawdopodobniej ominie, ale dziś w nocy ma dotrzeć do wybrzeży stanu Georgia. Tak jest w zasadzie co roku. Cyklony tropikalne są coraz silniejsze i pustoszą wybrzeża kontynentów. Z pewnością pamiętacie doniesienia sprzed lat na temat huraganów chociażby Irma, Katrina czy tajfunie Haiyan. W dzisiejszym materiale postanowiłem powiedzieć słów kilka na temat huraganu Dorian, przyjrzeć się jak powstają tego typu zjawiska pogodowe, wspomnieć o nazewnictwie, a także opisać Wam hipotetyczne hiperkany, czyli cyklony tropikalne charakteryzujące się o wiele większą siłą od obecnych. Dorian 24 sierpnia zyskał status burzy tropikalnej. 28 stał się huraganem pierwszej kategorii w skali Saffira-Simpsona. 31 sierpnia był to już czwarty stopień, a dzień później piąty, czyli taki, w którym wiatry przekraczają prędkość 252 km na godzinę. Prędkość wiatrów huraganu Dorian szacuje się na więcej, prawie 300 km na godzinę. Postulowano już wiele razy, głównie media, które lubią tak konstruować wypowiedzi, żeby wzbudzać emocję, aby wspomnianą przed momentem skalę rozbudować i dołożyć szóstą oraz siódmą kategorię, jednak Robert Simpson, jeden z twórców, tłumaczy, że nie ma to sensu. Skala została zaprojektowana w celu szacunkowego pomiaru uszkodzeń, jakie może przynieść huragan. Nie ma większego znaczenia, czy wiatr będzie miał prędkość 250 czy 300 km na godzinę. Zniszczenia i tak będą ogromne. Huragan Dorian uderzył w Bahamy w niedzielę 1 września. Do tej pory wiadomo o 5 ofiarach śmiertelnych. Obecnie Stany Zjednoczone czekają, przygotowują się na przyjście huraganu. Jakie mogą być straty? W opisie 5 kategorii skali Saffira-Simpsona wyczytamy m.in., że budynki, których nie projektowano specjalnie z myślą o przetrwaniu silnych wiatrów, mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone. Takie zjawiska pogodowe wyrywają drzewa, łamią słupy telekomunikacyjne, zrywają dachy, a także zalewają tereny przybrzeżne. Huragan to nie tylko wiatr, ale także intensywne opady deszczu, a także przypływy sztormowe. To ostatnie zjawisko polega na wdzieraniu się wody w głąb lądu przez jej wcześniejsze piętrzenie w płytkich wodach przybrzeżnych. Do tej pory w większości posługiwałem się słowem huragan z racji tego, że Dorian jest tak właśnie nazywany. Jednak cyklony tropikalne mają różne nazwy w zależności od tego, w jakim rejonie świata występują. I tak, huraganem nazywamy zjawisko pogodowe występujące na północnym Atlantyku lub północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego. Pustoszy głównie rejony Meksyku, Karaibów oraz Stanów Zjednoczonych. Jego nazwa pochodzi od imienia czczonego przez Majów boga burz, hurakana. Tajfun uderza w północno-zachodni Pacyfik, czyli tereny południowo-wschodniej Azji, Wietnam, Filipiny, Tajwan czy Chiny. Na Oceanie Indyjskim spotykamy się z cyklonami, które pustoszą takie kraje jak Indie, Indonezję czy Australię. Są także różne lokalne nazwy, nie będę ich przytaczał, te trzy są najbardziej istotne. Oczywiście zasada powstawania takich zjawisk pogodowych i zagrożenia, jakie ze sobą niosą, są takie same we wszystkich częściach świata. A jak powstają cyklony tropikalne? Wszystkiemu winna jest wysoka temperatura wody oceanu oraz siła Coriolisa. Jest to siła powodująca odchylenie od linii prostej toru ruchu ciała, które znajduje się na Ziemi. Zjawiska te powstają około 500 km od równika w rejonach zwrotnikowych. Na równiku siła Coriolisa jest zbyt mała i niemożliwe jest wirowanie układu. Przenieśmy się więc w rejon zwrotnikowy i prześledźmy zjawiska, jakie muszą wystąpić, aby powstał cyklon, tajfun czy huragan. Kiedy temperatura wody oceanicznej w warstwie o grubości co najmniej 50 metrów przekracza 27 stopni Celsjusza, możemy spodziewać się wystąpienia huraganu. Następuje wtedy wzmożone parowanie wody, a co za tym idzie, dostarczana jest do powietrza energia w postaci ciepła utajonego. Ciepłe powietrze wraz z parą wodną unosi się i kondensuje, powstają chmury.
Kiedy nad oceanem pojawi się obszar obniżonego ciśnienia, zaczyna się formowanie huraganu. Chmury zaczynają zasysać ciepłe i lekkie powietrze z nad oceanu, które ruchem wirowym przez siłę Coriolisa unosi się do góry. Im idzie wyżej, tym bardziej się ochładza, a co za tym idzie, staje się cięższe. Cięższe powietrze, jak wszyscy wiemy, zaczyna się kierować w dół, ale stamtąd nieprzerwanie napływają lekkie i ciepłe masy powietrza. Całość oczywiście wiruje jak karuzela. W środku takiego układu znajduje się oko cyklonu, obszar, w którym wiatry wieją słabiej, a niebo jest względnie przejrzyste. Typowy cyklon tropikalny ma oko o szerokości około 30-65 km. Cały huragan może mieć średnicę liczoną w setkach lub nawet tysiącach kilometrów. Największym do tej pory zarejestrowanym cyklonem tropikalnym był tajfun Tip z 1979 roku. W szczytowym momencie jego średnica wynosiła 2200 km. Często w sieci można natknąć się na taką grafikę pokazującą jego wielkość na tle Stanów Zjednoczonych. Zajmuje mniej więcej połowę wielkości tego kraju. Tajfun Tip zabił 99 osób. Huragany słabną, kiedy przemieszczą się nad chłodniejsze wody lub ląd. Nie ma wtedy energii do zasilania układu. Nad lądem huragan wytraca swoją prędkość i zanika. Tutaj trasa huraganu Katrina z 2005 roku, który zabił ponad 1800 osób. Warto zwrócić uwagę na kolory. Na niebiesko burza tropikalna, jasny żółty kategoria pierwsza według skali Saffira-Simpsona, żółty kategoria druga oraz trzecia, pomarańczowy i czerwony kategoria czwarta oraz piąta. Niestety musimy liczyć się z tym, że w przyszłości huragany będą jeszcze silniejsze i gwałtowniejsze, a wszystkiemu winne są zmiany klimatyczne. Im wyższa temperatura atmosfery, im więcej gazów cieplarnianych w niej obecnych, tym temperatura wody w oceanach może być wyższa. Wiąże się to z większą ilością energii, jaką będą w stanie pobrać huragany z wód oceanicznych. Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich 35 lat odnotowano, że liczba cyklonów na świecie, nie licząc północnego Atlantyku, zdecydowanie spadła. Jednak znacznie wzrosło występowanie bardzo silnych zjawisk. I ten trend najprawdopodobniej utrzyma się w przyszłości. Będziemy mieć mniej cyklonów i huraganów, ale będą one znacznie silniejsze. Jak silne? Hiperkanem nazywa się hipotetyczne zjawisko pogodowe cechujące się wyjątkową siłą i rozmiarem. Proces jego powstawania byłby taki sam jak każdego innego huraganu, ale jego moc byłaby znacznie większa. Hiperkany nie zostały jeszcze odnotowane na świecie w czasach historycznych, jednak z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że występowały w przeszłości, kiedy temperatura Ziemi była znacznie wyższa. Niektóre ordowickie formacje skalne świadczą, że miały miejsce wtedy bardzo gwałtowne zjawiska pogodowe. W Permie czy Triasie, gorących okresach historii Ziemi porównywanych czasami do sauny, na globalnym oceanie Pantalaza mogły powstawać ogromne tajfuny. Tak, słowo tajfun chyba jest najlepsze, ponieważ Pantalaza to prekursor dzisiejszego Pacyfiku. Żywotność takich tajfunów liczona jest w tygodniach, ponieważ nie mogły one wytracić prędkości nad kontynentem. Prędkość wiatru takiego zjawiska pogodowego szacuje się na 500 km na godzinę, a czasami i więcej. Moc hiperkanu potrafiłaby zniszczyć w zasadzie wszystko, łącznie z dewastacją gleb. Zostałyby tylko lite skały. Według niektórych prognoz taki scenariusz czeka Ziemię już w XXI wieku, jeśli nie zatrzymamy globalnego ocieplenia i idących za nim zmian klimatu. Powyższy opis jest najczęściej spotykany w mediach, jednak termin hiperkan wymyślił amerykański profesor meteorologii Kerry Emanuel. Twierdzi on, że jeśli temperatura przypowierzchniowych warstw oceanu wzrosłaby do około 45-50 stopni Celsjusza, moglibyśmy mieć do czynienia z katastrofalnym zjawiskiem pogodowym. Obecnie średnia temperatura powierzchni oceanów rzadko przekracza 30 stopni. Wątpliwe jest, żeby globalne ocieplenie doprowadziło aż do takich wahań temperatury, co nie oznacza, że zmiany klimatu nie wpływają na gwałtowność huraganów, jednak Emanuel wskazuje na inne czynniki, które mogłyby doprowadzić do hiperkanu. Twierdzi on, że takie twory były częściowo odpowiedzialne na przykład za wymieranie kredowe
lub permskie. Wybuch superwulkanu, wyciek lawowych trapów syberyjskich lub uderzenie olbrzymiego ciała z kosmosu może nawet zagotować wodę w oceanie, a to przy sprzyjających warunkach może doprowadzić do bardzo gwałtownych zjawisk pogodowych. Wiatry w takim tworze mogłyby wiać z prędkością 700-800 km na godzinę. Współczesne huragany sięgają najwyżej do niższych warstw stratosfery. Hiperkan rozciągałby się także na jej górną część, pompując tam parę wodną, co wiązałoby się z dewastacją warstwy ozonowej. Co ciekawe, Emanuel wskazuje, że takie twory wcale nie byłyby olbrzymie. Miałyby zaledwie 25 km średnicy i szybko by słabły wraz z oddalaniem się od wyjątkowo gorącego miejsca w oceanie. Jednak i tak mam nadzieję, że nigdy nie będziemy mieć do czynienia z takimi zjawiskami. Oczywiście ten opis jest czysto hipotetyczny, nie mamy żadnych dowodów, że takie zjawiska miały miejsce na świecie, no może poza symulacjami komputerowymi. Kto wie, być może nie ptasie dinozaury 66 milionów lat temu wyginęły m.in. przez katastrofalne hiperkany. Nie zmienia to oczywiście faktu, że Ziemia jest coraz cieplejsza, z roku na rok pojawiają się kolejne rekordy klimatyczne. Lipiec 2019 roku na świecie był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów. W Polsce czerwiec także był rekordowy. Czekają nas w przyszłości coraz silniejsze i gwałtowniejsze zjawiska pogodowe, na które nie sposób będzie się przygotować. Musimy liczyć się z tym, że huragany, tajfuny oraz cyklony będą w przyszłości pustoszyły wybrzeża. I na tym zakończę moją opowieść. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym materiale. Miło mi również będzie, jeśli udostępnicie ten film w swoich mediach społecznościowych. Uważam, że tematyka jest ważna i należy o niej mówić. Na dziś to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.